Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin, witam was w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk 2077, gdzie poprzednio. Koniec końców ruszyliśmy znowu troszeczkę z częścią fabularną, gdzie pogadaliśmy sobie z Takamurą, Tarakamarakamurą, tym koleś... Było blisko, bardzo blisko. To jest przestroga dla was, drodzy widzowie, żeby nie przebiegać przez autostradę... Nie rozglądając się, w ogóle nie przebiegajcie przez autostradę. Jak macie, jeśli macie już przełazić, to kurwa się upewnijcie z 58 razy, że na pewno nic nie jedzie. Ale dla własnego bezpieczeństwa idźcie kurna do pasów. Wracając, pogadaliśmy sobie z tym byłym szefem ochrony tego głównego szefa Arasaki, tego starego, tego staruszka, którego jego własny Selej postanowił najzwyczajniej w świecie wziąć i wymordować na naszych oczach. I okazało się, że... Jezus Maria, oni mi dają tych propozycji pojazdów. Nie chcę na razie żadnych pojazdów. Nowe zadanie, gad kurwa demek, pomocy. Ja nieważne czy się uda, nieważne co zrobię, to kurwa dostaję kolejne jakieś zadanie. Ja się chyba zestram tutaj w tej grze. Wracając. Pogadaliśmy sobie z nim, okazało się, że ma zamiar nam pomóc, żeby... Chce nam pomóc wyeliminować ten problem z mikrochipem oraz z Silverhandem. W zamian za zeznania odnośnie tego, że to tamten Arasaki, ten Arasaki Junior, nazwijmy go, zabił Arasakiego seniora. Więc mamy taki niby układ, ale niby jeszcze go nie mamy, ona go zaproponowała, ale my go jeszcze nie przyjęliśmy. Teraz próbujemy dogadać się z Evelyn Parker, czyli laską, która nam zleciła w ogóle cały ten atak, cały ten włam, całe to zdobycie tego biochipu, przez którą trochę mamy potwornie przejebane. I która aktualnie gdzieś się zawinęła i nie kontaktuje się ze swoją, prawdopodobnie zgaduje, że kochanką. Czy tak będzie? Nie wiem. Dalej to jest teoria, dalej to są moje domysły, które mają dosyć całkiem sporo racji bytu, biorąc pod uwagę tego, ile rzeczy się dowiedzieliśmy. Czemu ten gościu popierdala w samej gacie, za przeproszeniem? Co to się odkurza w tym Night City? Halo, pomocy! W ogóle zastanawiacie się, czemu zapierdalam tutaj z buta? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zapierdalam tutaj z buta z bardzo prostego powodu. Czemu sobie przez cały ten czas pogadać, żeby po prostu mieć możliwość jakąkolwiek wyrzucenia z siebie początkowych pierdół, które zazwyczaj mam do wyrzucenia z siebie, zanim się zajmiemy główną rzeczą. A gdybym wziął samochód, no na zwyczajnie świecie bym tam dojechał, nie bym się obejrzał, bym sobie nie pogadał. Plus dalej nie wgrałem tego moda do lepszego trzymania się pojazdów na drogach i troszeczkę mi się imo nie chciało jeździć. Ale dobra, co miałem powiedzieć? Powiedziałem, także prawy górny róg ekranu, zapraszam, tam macie kartę z poprzedniego odcinka odejścia, gdzie to się wszystko odjebałszy i tam możecie to sobie wszystko nadrobić, a ja poczuję potężne chrupnięcie FPS-ów. Mam nadzieję, że na nagraniu nie było tego jeszcze tak bardzo odczuwać, ale bym się absolutnie nie zdziwił. W każdym razie, jak dokładnie wam się poruszać, żeby do niej na spokojnie dotrzeć bez żadnych problemów, żeby mnie znikąd nie wywaliło? Czy to jest ten, czy to nie jest ten mega blok, w którym wtedy robiłem to zamieszanie? Chyba nie, to jest trochę inny mega blok. Bo nie kojarzę... Bo nie kojarzę, żeby tutaj były takie... jakby to nazwać, nie karczmy... Stragany, o, stragany, o stragany mi chodziło. To już nie pomyślisz! Nie krzyczę, a ty sama mówiłaś, że wszystko mamy w bloku! Restauracje, sklepy, znajomych! I tobie to wystarcza? No to okej! Możecie się zastanawiać, czemu za każdym razem, kiedy słyszę jakieś dziwne rozmowy dookoła mnie, zwyczajnie się zatrzymuje i się wsłuchuje. Odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta. Nie chodzi wcale o to, że mnie to interesuje. Albo dostaniesz kulkę w łeb. Czy ty musisz naprawdę, Silverhand, być aż taki kurna pesymistyczny? Skąd te przewidywania? Scout Bradesów coś ukrywa. A budynek jest kontrolowany przez Tiger Claws. Widziałem co najmniej dwóch. To nie przypadek. Tiger Claws są powiązani z Arasaką. To jest zastanawiające. Każde korpo ma w mieście swoich bandytów od grzebania tam, gdzie kołnierzyk by się pobrudził. To cię dziwi? Nie, nie to. Jeśli Evelyn próbowała zniknąć z radaru Arasaki, to wybrała dziwne miejsce. Mówiłem, to jest twoje ban. Zdecydowanie coś tu faktycznie nie gra. Doskonały nastrój. Półmartwy facet ciąga mnie po burdelach w poszukiwaniu niemożliwego. Świetnie się bawię. A masz inny wybór? Nikt ci nie kazał się wpierdalać do mojej głowy. Czego uważasz, że Judy kłamie? Wiesz co?
To się nazywa intuicja. Czyli pierdolisz. Okej, dobra, to mi się podobało. Bynajmniej, wcale nie chodzi o to, że mnie jakkolwiek interesują te rozmowy między tymi wszystkimi randomowymi NPC-ami. No to byłaby zdrada? No nie. No to czemu masz problem z walką w burdelu? Bo to jednak człowiek, kurwa, no. Ale pozbawiony świadomości. Pusty w środku. To jest wyrafinowana forma masturbacji. Tyle. W sumie, no... No tak, racja. Dobra, co mi się ta rozmowa mi się podobała. Mi się podobało. Ale bynajmniej, nie chodzi o to, że mnie jakkolwiek te wszystkie rozmowy interesują, ale po prostu mam taką dziwne wrażenie, taką lekką nadzieję, że podczas podsłuchania tych wszystkich rozmów coś się ruszy, jakieś kolejne zadanie wlecie, jakieś interesujące, bo ciągle wspominam, że Jezus Marek, kolejne zadanie mi wlatują, ale sam ja się cieszę, że ci wlatują jakieś zadanie, ponieważ mam perspektywę, że dużo będę wspomnieć w tym cyberpunku czasu, a mam wrażenie, że nie jest to aż taka zła gra, jaką ją malowali. Ja się póki co bawię naprawdę całkiem dobrze i aż tak bardzo mi się nie śpieszy. Chociaż z drugiej strony też mi się nie śpieszyło w Marvel Avengers, a pod koniec to po prostu taka kurwica mi brała, że szkoda gadać. No nic, pożyjemy, zobaczymy. W ogóle ta ławka jest na pewno w chuj niewygodna, ała. Było naprawdę nieprzyjemne, kurna... Ta ławka naprawdę jest w chuj niewygodna przez te wszystkie nity, kurwa, weźcie tu spróbujcie usiąść, no żeż ja pierdolę. Ale muza już na dzień dobry dojebana. Myślę, że to się wysunęło do przodu. Takie trójwymiarowe jest, okej, dobra, spoko, fajnie, ładne. Intrygujące, cześć. Cześć, witaj w chmurach. Wiemy, czego szukasz. Podepniesz się do terminala? Naprawdę powinienem zacząć, kurna, wkładać punkty umiejętności w te wszystkie popierdółki. Podepnij Szukam się, Evelyn proszę. Parker. Pracuje tutaj? Moment, sprawdzam. Evelyn nie jest w tej chwili dostępna. Muszę się z nią zobaczyć. Zaufaj algorytmowi. Dobierzemy lalkę, która cię zachwyci. Kto pykał, kurwa, jakąś lalkę? Dowolnie zmieniać kolor włosów i oczu, więc będzie wyglądała tak, jak lubisz. Powstrzymam się. Nawet mi się, kurwa, nie chce. Nie jestem klientem. To nie jest żaden problem. Każdy kiedyś był w chmurach po raz pierwszy. Nie ma się co namyślać. Wystarczy, że się podepniesz. Zczytamy twój profil i zostaniesz zarejestrowany. Coś mi tu... Niczego się nie dowiesz od tej plastikowej gęby. Jak chcesz wiedzieć, co masz w żarciu, to nie pytaj kelnera, tylko zajrzyj do kuchni. Czyli? Czyli wchodzisz jako klient. I stąpaj uważnie. Już widać, że nabrali wody w usta. Nie ściągnij na siebie podejrzeń. Okej, widzę, że nasz kolega Keanu naprawdę się zna na rzeczy. No sobie był takim niby pseudoterrorystą, więc jakkolwiek się orientuje, jak działać, żeby go nie wykryli i tym podobne, więc w sumie warto go słuchać, wydaje mi się, ale z tym chcę dalej pokazać. Po co przyszedłem? Dom lalek zawsze wie. Znajdujemy to, co ukryte. Dostajesz to, czego potrzebujesz. Czasem dużo więcej, nigdy mniej. To naprawdę nie brzmi zachęcająco. Znaczy, okej, z jednej strony brzmi to zachęcająco, z drugiej strony... To naprawdę nie brzmi interesująco. Funkcjami motorycznymi lalki steruje algorytm przetwarzający twój profil i doznania w czasie rzeczywistym. Chip behawioralny blokuje także pamięć krótkotrwałą lalki. Czyli nie zostanie żaden ślad po tym spotkaniu. Jeśli powiem, że tak, uznasz, że wizyta u nas nie ma sensu. Jeśli powiem, że nie, uznasz, że wizyta jest niebezpieczna. Zgaduję, że nie jest ani niebezpieczna, ani bez sensu. Dokładnie tak. I rzadko okazuje się tym, czego się spodziewasz. Teraz mnie zaciekawiłaś. Ej, ale szczerze, tak na logikę, jeśli dobierają lalkę na zasadzie takiej, na zasadzie dokładnie naszych preferencji, tego czego potrzebujemy, tego czego oczekujemy, to co mamy w głowie, to tak czysto teoretycznie, to jest tak jakby...
już nie tyle co masturbacja, co praktycznie chybanie się z samym sobą, tak z perspektywy mentalnej, wydaje mi się. Także coś tu kurwa jest naprawdę najebane w bani. No dobra, zróbmy to. Spotkanie może pójść w nieoczekiwaną stronę, ale nie rezygnuj pochopnie, bo możesz stracić coś niepowtarzalnego. Mhm, a mówiąc stracić, nie masz na myśli, że dostanę bana na YouTubie, prawda? Możesz przerwać sesję. Wybierz hasło bezpieczeństwa. Afterlife. Samuraj. Nie będzie samuraj. Mhm, zapisane. Teraz chwila cierpliwości. Zczytujemy twój profil. Za chwilę zobaczysz lalki, które są z tobą kompatybilne. Okej, dobra. Dwa dopasowania. No, to ciekawe. Normalnie jest inaczej? A co to znaczy normalnie? Najwyraźniej jesteś wyjątkową osobą i masz bardzo szczególny gust. Dom sprosta i temu. Angel? Czy raczej Sky? Jezus Maria, ale goddammit, to jest tak bardzo w chuj bezpieczne. Bo kurna, dają specjalnie dwie płcie, żeby po prostu się ludzie nie przypierdolili, że homofobia, transfobia, chuje moje dzikie wężofobia i takie kurwa naprawdę. Tak wchodzimy do kurwa jebanego purytelu, które są właśnie plastikowe lalki normalnych ludzi, a i tak robią tak bardzo bezpieczne zagranie, że bardziej się nie da. Wolę się spotkać ze Sky. Sky. Też bym ją wybrała. Wniesie opłatę i za chwilę znajdziesz się w chmurach. A ile to kosztuje, że tak się zapytam? 500? No dobra, Janu mówi, żebyśmy się nie wychylali, więc mamy wejść jako klient, więc chodzimy jako klient. Okej, okay, okej. Okay. Proszę bardzo. To jest akurat 5... Akurat 5 stów przy naszym koncie to jest po prostu 5 zł. Sky czeka na ciebie w kabinie 9. Możesz się odłączyć. Styl, to jest tak... To jest tak pojebane. W chmurach obowiązuje zakaz posiadania broni. Złóż w depozycie wszystko, co masz. A jeśli bym tego nie zrobił? Tylko dwie dziwki się podjęły. Marnie. Spierdalaj. Kurwa. To się do niczego nie przyda w środku. Jak ja zaczynam lubić po prostu relacje między tą dwójką. Życzę miłego pobytu. Znaczy, mogę w ogóle mieć wgląd, co się odpierdala, czy tak nie bardzo? I w ogóle muszę sprawdzić bardzo ważną jedną rzecz, mianowicie gdzie by to ewentualnie było? W rozgrywce? I guess? Możliwe, że to było gdzieś do ustalenia poza menu głównym gry, a nie tutaj. Zastanawiam się, kurna... Czy ja się wcześniej wyjmałem, czego nie będę chciał cenzurować? Z drugiej strony chyba nie zrobiłem cenzury w pierwszym, czy tam trzecim odcinku, czy tam czwartym nawet, więc chyba... I tak nic się nie stało, więc w sumie wyjebondo, goddammit, chyba jest jakaś chyba to jest jakoś ustalone, że nagość ogólna, a nagość w grę to są tak jakby dwie zupełnie inne rzeczy, więc trochę inaczej są traktowane. Wyjątkowa z ciebie osoba. Wybór byłby większy, gdybym nie miał pasożyta w głowie. Myślałem, że coś odpowie, że się odgryzie w jakiś ciekawy sposób. Ja jestem Sky, a ty się nazywasz Vincent. Się nazywamy kurwa Vincent? Czy to kiedykolwiek było gdziekolwiek mówione, czy ja się właśnie dopiero teraz o tym dowiaduję? Kurwa mam na imię Vincent, jak to chujowo brzmi, kurwa mać. To imię jest, znaczy, nie że miał coś do imienia Vincent, ale on... To imię tak nie pasuje do mojej postaci, że orzesz kurwa ja pierdolę. Pomocy. Co ja się wjebałem? Ciekawa rozmowa. A zatem Vi. Widzę, że umierasz. O kurna jebana.
Same word, samurai. Rozmowa się zaczęła, my już spierdamy. A skąd wiesz, że umrę? Czuję twoje przerażenie. Tego lęku nie da się pomylić z żadnym innym. Obchodzi cię to? Dlaczego? Bo słyszę wołanie o pomoc. Rozejrzyj się. To ty ukształtowałeś to miejsce. Właściwie jeśli chodzi o kształtowanie, to jest taki jeden bardzo prosty pokój, w którym kurwa nic nie ma, więc z tym ukształtowaniem to będę troszeczkę tak nie szalał. Czemu milczysz? Widzę coś w głębi labiryntu luster. To projekcja twojego umysłu. Sesja psychoanalizy w burdelu? Nie chcę cię leczyć. Nie potrafię tego. Jestem tu po to, żeby spełnić twoje ukryte pragnienie. Wymierz mi ten chip z głowy, albo wypierdolisz Kianorysa z niej? Bo mniej więcej to jest to, czego potrzebuję w obecnej chwili. Szukam kogoś. Evelyn Parker pracowała tu. Znasz ją? Wiesz, gdzie jest? Wiem, że potrzebujesz odpowiedzi. Ale nie tych, o których myślisz. Możesz mówić jaśniej? Znalezienie Evelyn Parker wcale nie jest dla ciebie najważniejsze. Czuję to. Tak jak czuję twój lęk. Czysto teoretycznie, mój lęk wywodzi się z tego, że umieram z powodu chipa, który ona prawdopodobnie wie, jak wyjąć, więc... Tak! Odpowiedź, gdzie ona jest, jest odpowiedzią, na której mi do jasnej cholery zależy. Co potrafisz, to mówić zagadkami. Nie mogę ci pomóc, jeśli sam nie chcesz sobie pomóc. Tanie sztuczki. Naprawdę? Ale jedno muszę przyznać, oczy niektórych postaci są naprawdę zajebiste. Możesz mi odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajdę Evelyn Parker? Wiesz o niej cokolwiek, kiedy tu była ostatnio, dlaczego... Ale ją zgliczowało! Evelyn tu nie pracuje. Evelyn ma swoją historię. Wiem, że jest też częścią twojej. W końcu ją znajdziesz. Zawsze dopinasz swego. Holda, cofnij. Cofnij płytę, taśma, stop. Coś właśnie zgrzytnęło chyba w fabule, bo Vi powiedział, że... Zapytał się, czemu menedżerka powiedziała, że ona tu nie pracuje? Podczas kiedy menedżerka powiedziała, że... jest obecnie niedostępna. To są jakby dwa zupełnie inne określenia. Chyba, że mówiąc, że tutaj nie pracuje, miał na myśli, że w chwili obecnej tutaj nie pracuje. Dlaczego się w ogóle zastanawiam? Nie wiem. Najskrytsze marzenia. Muszę przyznać, że nie tego się spodziewałem. W chmurach znajdziesz to, czego potrzebujesz. Nie to, czego chcesz. To dwie różne rzeczy. No to czego potrzebuję? Pogódź się z tym, co się stało. Umarłeś. Czas ruszyć naprzód. Coś w tym jest, znaczy umarłem, ale dalej żyję, tak jak z tym memem z epoki lodowcowej, więc trudno powiedzieć właściwie, czego ja potrzebuję. Czemu milczysz? Pogodzić się? Równie dobrze mógłbym położyć się tutaj i już nie wstać. Po prostu się poddać. Do tego mnie namawiasz? Boisz się, ponieważ straciłeś z oczu cel. Kiedyś chciałeś być najlepszy. Co się stało z tym pragnieniem? Jeszcze niedawno tak myślałem, ale tyle się zdarzyło. Teraz to brzmi jak mrzonki. Teraz wystarczy mi, że zostawię po sobie jakiś ślad. Zamiast marzeń śnisz koszmary. Boisz się, że zostaniesz wymazany? Właściwie do tego się sprowadza, bo właściwie do tego zmierza. Innym. Śmierć to koniec. Zniknę i nie będzie już niczego. Nawet ty nie możesz tego wiedzieć na pewno. Chociaż się już o nią otarłeś. Dobrze pamiętam, czym jest umieranie. Jeszcze nie otrząsnąłeś się z żałoby po sobie samym. Po takim przeżyciu trudno się otrząsnąć. To jest coś, co spotyka ludzi dookoła. Ale nie byłem przygotowany, że nagle spotka mnie. A teraz... mam umrzeć po raz drugi. Przeraża cię absurd śmierci i daremność starań. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Ty mi to powiesz? Tak. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem.
Nie wiem, czy dam radę. Tyle wokół się dzieje. Wszystko podlega ciągłej zmianie. Również ty. Świat jest ciągłym stawaniem się, a ty możesz na niego wpływać. Nie oglądaj się za siebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. We're facing to burn. jak to ciekawe wprowadzili, znaczy wplątali. Wpletli właściwie. Chce mi się wstawać. Wszystko ma swój koniec. Ale coś tym jest. Samuraj. Co jest? Wywaliło mnie z sesji? Chcę porozmawiać. Porozmawiać. Właśnie użyłeś hamulca awaryjnego. Coś poszło nie tak? Ostatnio sporo rzeczy dzieje się w mojej głowie, ale to było coś nowego. Odświeżającego. Dom spełnia swoje obietnice. Rozumiem, czemu ludzie tu wracają. Ale nie po to tutaj przyszedłem. Powiedz mi, co wiesz o Evelyn Parker? Nic nie wiem. Tu każdy ma swoją kabinę i swoje problemy. Swój mały świat. A ty wlazłeś do mojego. I chcesz go teraz urządzać po swojemu? Nie sądzę. Zaraz, ale czy właściwie jako... Rozumiem, że taka swego rodzaju dziwna seksworkerka, to nie o to właśnie chodzi w tej twojej robocie? Że pozwalasz... Zjeżdżaj, bo dzwonię po ochronę. Pozwalasz modyfikować wszystkim dookoła swoją psychikę pod ich upodobania? Musisz mi pomóc. Proszę. Chcę się tylko dowiedzieć, gdzie jest. Nic jej nie grozi z mojej strony. Słuchaj, to nie jest najstabilniejsza praca na świecie. Jednego dnia tu jesteś, drugiego cię nie ma. Nic nadzwyczajnego się tutaj ostatnio nie wydarzyło? Dobra. Słyszałam, że jej klient odwalił jakiś lewy numer. Nic więcej nie wiem. Ariusz... Tutaj częściej niż ktokolwiek chciałby przyznać. Ta twoja Evelyn miała wspólne tematy z Tomem. Godzinami chrzanili od rzeczy. Jego pytaj. Akcja z klientem? Co się stało? Doszło do jakiejś burdy. Ściągnęli ochronę, a potem wyciszyli sprawę. Nikt nie drążył tematu. Tutaj nie należy za dużo wiedzieć i za dużo słyszeć, rozumiesz? Gdzie doszło do tego wypadku? W jej kabinie. Przecież mówiłam, że była z klientem. Numer kabiny? 11. Kabina jest teraz zajęta? Nie sądzę. Chyba jest ciągle nieczynna. Muszę się dostać do tej kabiny. Po co się tam pchasz? To moja sprawa. Możesz ją otworzyć czy nie? Mogę, ale nie pokazuj się więcej w mojej. Gadaj z Tomem. Tom? Kto to jest? Lalka taka jak ja. A co myślałeś, że gwiazda filmowa? Gdzie go znajdę? Strefa VIP, kabina 2. Chyba. No i widzisz, tak trudno było ja współpracować. Być pomocna. Da się, da się. Można, można. Dziękuję, dobranoc. Wychodzę, cześć. Kabina numer 11, tak? Daleko to ona nie bywa, że tak powiem. Jakieś kamery? Zajrzyjmy. Gdzie? Hold up. Gdzie? Ślady krwi. A tu? Niedużo jej. Rana raczej nie była śmiertelna. Interesujące. Ale co ja tu mogę jeszcze ewentualnie pobadać, posprawdzać, pogrzebać? No proszę. Okej. Chyba coś jej w banie przeorało.
Często jednak nie klientowi puściły hamulce. Nieźle jej odwaliło. Sama wyjebała głową w ścianę. Mam dziwne wrażenie, że nie tylko ja mam problemy z gościem w mojej głowie. Co to mogło być? Atak cyberprzychodzi. Może ktoś się włamał zdalnie, jakiś netrunner. Dziwne. Czy ona wykitowała tutaj? Nie no, chyba nie, nie wydaje mi się. To byłoby dosyć dziwne, z drugiej strony... Miałoby to sporo sensu, żeby tutaj wykitowała. Teraz pytanie, jak wyjść do tej strefy VIP? Kolego mój drogi, czy mogę ci zrobić taki jeden mały manewr... Nie stać mi na resetowanie ludziom optyki, no kurna jego mać. Cześć! Czy mogę tak normalnie sobie tutaj wejść? Nie będziesz miał nic przeciwko? Ale chciałbym ją pooglądać. Okej, to było łatwe. Myślałem, że to jest strefa VIP. Nie mogę wejść. Jestem tu co tydzień. Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam! Nie, nie ma pan. Proszę to wyjaśnić z menadżerką. Sam wyjaśnij, Zakutapało. Wiesz, kim ja jestem? Ten kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Z tego co widzę, członkostwo VIP wygasło. Co? Proszę zachować spokój, bo będziemy musieli pana wyprowadzić. A, zawsze się znajdzie cwaniak. Co? Wracasz do siebie na górę? Zaraz, idę się najpierw odlać. To jest ten Tom, czy nie ten? Czy nie? Nie mam żadnego pojęcia, do kogo ja właściwie idę, kogo ja szukam. No to jest ewidentnie ten koleś, dobra. Stary, mamy do pogadania. Chyba, że... Okej, okay, no to dobra. No to kucyk, cyk. No to, to jest dosyć, że tak powiem, mało przyjemna sytuacja. Weźcie kurne, zostańcie oszołomieni podczas szczania. No to definitywnie wywoła jakąś swego rodzaju traumę. Z drugiej strony ja za chwilę dostanę traumy kurne przez fakt, że właśnie podniosłem typa, który ma fifloka na wierzchu. Czy ja mogę zamknąć te drzwi jakoś w jakiś sposób? Czy niespecjalnie? Panowie, wasz kumpel się najebał w kiblu, nie żeby coś, ale jak coś, to jest jego wina. Mogę użyć siły, spoko, ale czy ja miałem w sumie z tym kolesiem pogadać, czy nie o to chodziło, żeby go wyeliminować? Chyba, że... Chyba, że... Ajdź! Głośno to było. Myślałem, że zajmą mu jakąś kartę albo coś, więc może lepiej go... Może lepiej go z powrotem umieszczę w kibelku, żeby było, że się po prostu napierdolił w trzy dupy. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Tu mogę użyć sobie zdolności technicznej, więc w sumie to też zrobię, żeby sobie to otworzyć. Po co? Nie wiem. Nie mam na to czasu! Dawaj! Ale... Chętnie sobie pozbieram różne rzeczy. I włamię się bardzo chętnie do tego interfejsu. Tylko tak, dobra. Bo mogę co najwyżej użyć tylko tych... Mogę użyć albo tego. Wydaje mi się, że w sensie albo tego, albo z tym mogę się podpiąć. Chciałbym użyć w sumie tego drugiego i ewentualnie trzeciego. Tylko czy byłoby mi to jakkolwiek dane? Zobaczmy. BD, 1C, E9... E9, BD55. Powinienem niby dać radę. Tylko nie wiem, czy przypadkiem wtedy się nie wyłączy ten dolny, ten środkowy. No dobra, spróbujmy. 1C, E9 i coś się tutaj... Pokićkało, dobra, okej, okay, rozumiem, nie tak to miało wyglądać, spoko.
No troszeczkę chyba sfakapowałem, albo niepotrzebnie wychodziłem, bo wszystko poszło zgodnie z planem i Donny się zaliczył, a ja tego nie sprawdziłem jak należy. Nie wiem, możliwe, że sfakapowałem, ale już trudno, nic na to nie poradzę. Co ja zrobiłem? Czy to była ta karta dostępu tutaj? Nie wiem, dobra, nieważne. Dobra, nieważne, mnie tu nie było, co złego to nie ja, ja sobie stąd idę, proszę na mnie nie zwracać obecnie uwagi. Będę bardzo za to wdzięczny. Dobra, dam radę go obić, zanim cokolwiek się tutaj wydarzy, ktokolwiek zostanie zaalarmowany. Ej, chyba mu wdupiłem, zanim ktokolwiek się zorientował, że coś się dzieje. Gościu nawet nie zdążył zareagować jakkolwiek. Dostał taki wpierdol potężny, że to się w głowie nie mieści. Także dla mnie spoko, mi się to podoba. Ja płakać nie będę. Spróbujmy jeszcze raz się podłączyć do tego tutaj. Może sobie na tym jakoś zarobię. Dobra, jeszcze raz. Powoli. Czy mogę zadać od E9? No tak średnio bym powiedział. Mogłoby co najwyżej byłoby tak. 1C, E9... Najlepiej to i najlepiej to. No dobra. Cyk. Troszeczkę zdupiłem. Albo nie, albo... Tak? Tak, zdupiłem. Chociaż nie, dobra. Niech będzie 55 i E9. Dobra, trudno, nie wziąłem tego najwyższego. Mówi się trudno i żyje się dalej. Nie będę kurna wczytywał po raz 50... Nie będę wczytywał 58 razy, żeby zrobić ten jeden hak. Nie chce mnie się. Ale chce mi się poprzeglądać sobie tutaj wszystkie rzeczy dookoła, bo może coś jeszcze interesującego tutaj znajdę potencjalnie. Na przykład to, dziękuję. Czy byłbym w stanie wejść tutaj? Możliwe, że byłbym w stanie. Tylko czy wejście tutaj ma jakikolwiek sens? Duno. Czy mogę to otworzyć na przykład? Wrażenie protokołu, wymienienie interfejsów, odwrócić uwagę przeciwników. Dobra, to jest coś, co warto mieć na uwadze. Coś czuję, że teraz będzie kolejne klepanie ryja. Albo nie, go się sobie poszedł. Okej, dobra, spoko, mi to wystarczy. Nie muszę mu klepać ryja, to nie będę mu klepał ryja. Nie potrzebuję, to tego nie będę robił. Jadę do strefy VIP i zobaczymy, cóż nas takiego tutaj czeka. Rozumiem, że oni wszyscy są już zaalarmowani i oni wszyscy są nabuzowani, żeby mi wpierdolić. No okej, dobra. Inteligentne szkło, naruszenie protokołu, nie interfejsów, zdana dezaktywacja. Oni mnie widzą, oni mnie nie widzą, nie mam zielonego pojęcia. Ja mnie tutaj nie widzą, ale pewnie mnie zauważą, kiedy otworzę te drzwi. A ja mogę zrobić to w ten sposób. Pokaż się! Dobra, tyle dobrego, że mnie nie widzą podczas kiedy jestem za tym szkłem. Jak wygląda sytuacja z kamerą? Kamerą też nic nie podziała za bardzo w tym miejscu. Więc wydaje mi się, że robota po cichu nie wyjdzie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak się tutaj zwyczajnie w siecie wpierdolić z karabinem podpalającym i wszystkich zapierdolić. Innej opcji wydaje mi się może zwyczajnie w świecie nie być. No więc cóż, mówi się trudno i żyje się dalej. Póki co, zobaczmy, 1C, 55, 1C, no dobra, cyk. Nie, jak będzie to w ten sposób. Już głównie mnie interesuje to ten najwyższej klasy terminal.
Co mi ono da? W sumie chyba nic mi to nie dało. No dobra, nie wiem. Co tutaj mogę zrobić? Protokołem, interfejsów, przejęcie kamery, wyłącz, tam dezaktywacja. Jak będzie to? Wyłaź, kurzu! Pokaż się! Mamy tam tego typa. Mamy tego typa tutaj. No, wydaje mi się, że tutaj nic nie podziałam. No dobra, trudno. A, no tak, przecież ja nie mam kurna żadnej broni. Fuck it! No trochę fuck it, że tak powiem. Troszeczkę nie tak to miało wszystko wyglądać. No dobra, tak inaczej zobaczmy co mamy. Naruszenie protokołu, mienie interfejsu, zdalna dezaktywacja. Co mi da zdezaktywowanie tego? Co mi to da? Odwróć uwagę. No, oznaczę sobie tego. Oznaczę sobie tego. No może być naprawdę problem, żeby to zrobić jakkolwiek. Jest opcja, że mogę po prostu się do nich wdupić. Albo... Przecież ja pozbierałem karabiny po drodze. Ja pozbierałem karabiny po drodze. Nie to nie jest problem, że odłożyłem wszystko do swojego tego, do depozytu. No dobra panowie. Miałem kombinować jak się z wami uporać, ale wygląda na to, że problem rozwiązał się sam. Dzięki temu, że rozkładacie wszystkie swoje rzeczy dookoła. A ja mogę zrobić tak. Dzień dobry. O kurwa, to jest shotgun jakiś. Nie taki był plan. Ale... Ten jakiego przyspieszenia kurwa dostał, tego się... A ty żyjesz jeszcze! No teraz już nie żyjesz na pewno. Czy to był ten... cały tom? To był chyba ten cały tom. A chyba nie o to chodziło. No nic, trudno. Serio? Przeładowanie w takim momencie? Ale Steve, ja mam tyle kurwa życia. Że oni po prostu mogą... Mogę mogę sobie stać przed jakimś kolesiem, on mi może strzelać prosto w pysk, a ja nic sobie z tego nie robię. No dobra, troszeczkę nie tak poszło jak miało to wyglądać, no ale trudno. Czego chcesz? Nie strzelaj do mnie, ja nic nie zrobiłem. Pogadajmy, no spokojnie. Bez nerwów. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Nawet schowam broń. Podobno przyjaźnisz się z Evelyn. To prawda? Prawda. Lubimy się, znamy się od dawna. Czemu pytasz? Gdzie jest Evelyn Parker? Muszę z nią pilnie porozmawiać. To na nią jesteś taki wkurwiony? Nie. Wiesz gdzie jest? Nie ma jej tu i nie odbiera telefonu. Dzwoniłem do niej parę razy. Podobno pojechała robić sobie nowy faceplate do kliniki w Osace? A nie, w Oslo. Okej. Sama ci powiedziała, że wyjeżdża? Nie, nie. Po prostu nie przyszła do pracy. Zapytałem Woodmana, co z nią. To on mi powiedział, że wyjechała. Gdzie znajdę tego Woodmana? Pewnie w biurze na zapleczu. Czy jest szansa, że ja go zabiłem po drodze? Nie wiem. Co to za jeden? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. Kim jest ten pan Forrest? Zajmuje się lalkami. Rozwiązuje problemy. No okej, dobra, niech będzie. Powie w końcu coś konkretnego. Lalki naprawdę mają nasrane dołów. Keanu, uspokój się, nie bądź taki agresywny, bo twoja łatka człowieka bez skazy może za chwilę pęknąć, jak się dalej będziesz zachowywał. Wydupieć! Dobra, już to chyba przestaję się jakkolwiek tutaj hamować, po prostu wchodzę i rozpierdalam. Dobra, który strzela? Ty strzelasz, tak? No to proszę bardzo, jedna bania, drugi korpus, trzecia bania i typa nie ma. Dziękuję, dobranoc. Kto jeszcze do mnie strzela?
Nie wiem, ale to se wezmę, dzięki. Dobra, zróbmy szybki spacer, pozbierajmy co się da. Tutaj kliknę, coś zbiorę, coś nie zbiorę. Wyłaź! No już wyłażę, dobra, zapraszam. Kto chce? Kto chce ołów? Tutaj? Nie tutaj? Dobra, nie będę teraz szukał. Siły nie użyję, ale zdolności techniczne jak najbardziej. Tyrym. Tyrym. Tyrym, 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 tyrym. Jaka ślepota, no nie mogę! Co to kurwa było, przepraszam bardzo. Oblazłem typa na kuckach. Kurwa, na jego oczach go oblazłem, a ten mnie kurwa zgubił kurwa z oczu. No po prostu nie wierzę. No po prostu tak się nie robi, no god damn it, to po prostu jest poziom Skyrima. A nawet jeszcze gorzej. To nie mi na to czasu, Jezu, kto cię pytał, stary, no to ty dzwonisz. Kim ty jesteś? Czego chcesz? Pogadać. Nie denerwuj się. Szukam jednej dziewczyny. Nie denerwuj się. Poważnie? To mocne słowo jak na kogoś, kto tu urządził jadkę. Nie chciałem, tak wyszło. Się trochę wymknęły spod kontroli. Współpracuj, to nikt więcej nie ucierpi. Nie współpracuję z terrorystami. Serio? Stary, jesteś mini-bossem, a twoja broń nic mi nie robi. Ja na obecną chwilę chyba naprawdę przegiąłem z ilością HP, jakie władowałem. Nie trafiłem! Znowu nie trafiłem! Znowu nie trafiłem, ja pierdolę. Nie to rozegrałeś. O, weź się zamknij! Co teraz? Przemów do niego podprogowo. Może pozytywnie i zareaguje. Albo przetrzep mu komputer. Niezły pomysł. To jest jakaś opcja. Kurna, widzisz Silverhand, jak chcesz, to możemy pogadać jak należy. No dobra, troszeczkę sytuacja wygnęła się spod kontroli. Absolutnie tak to miało wyglądać. Troszeczkę sfakapowałem po drodze. Nie wiem, jakiś kolej z jakiegoś powodu mnie tam wykrył. Możliwe, że za bardzo namieszałem otwierając te drzwi. To zwróciło jego uwagę. Nie miałem pojęcia dokładnie, gdzie, jak zdobyć tą kartę. Myślałem, że jak oszołomię tego typa, to mu zabiorę tą kartę, dostępuję sobie, wejdę od zaplecza, jak widać, nie bardzo. No nic, trudno. Towar załatwiony, zorganizuj z 5-6 dziewczyn i 2 chłopczyków, tylko niech będą naprawdę młodzi, a nie tak jak ostatnio. Okej. Okay. Słyszę, że te specje są od dziwek, mam tu jedną całkiem zjebaną walkę. Miała zepsuty chip. Może próbowali naprawić. Fingers, Reaper zaułka kurew. Brzmi świetnie. Poszło dość szybko. Odpisz mi w końcu co do tej pracy w chmurach, mam inną propozycję, muszę im coś odpowiedzieć, nie będę czekać nieskończoność. Hej Gicze, jak leci? Mam nadzieję, że jesteś w świetnej formie i nie przejechałaś jeszcze swoich policyjnych kontaktów. Potrzebny mi holoprojektor na już. Wiem, że psy mają bardzo dobre, zorganizuj mi taki. Plus potrzebuję, żebyś coś dla mnie wydetektywowała. Jezus Maria, jakie dziwne słowo. Jeszcze jedna akcja taka jak Zelen Park i wylatuję. Słowo Hiromiego. Torowaliśmy twoje chamskie zachowania wobec pracowników i przełożonych, przemknęliśmy na to oko. Oko na pobicie klienta, ale ta akcja nie miała prawa się wydarzyć. Okej, czyli to nie był szef, to jest jeszcze jest nad nim, jak w sumie zawsze. Hej, szefie, rozwiązałem problem Parker, odstawiłem ją do Reaper Doka z Jig Street. Facet nazywa się Fingers, chociaż powinien się nazywać Face. W każdym razie zajmie się nią. Okej. No to wiemy, gdzie idziemy. No co? Wypierdalamy Keanu, co nie? Tylko czy dalej będzie to jakaś napierdalanka, czy niespecjalnie? To ja kogoś już widzę. Dzień dobry. No, ja się nie mogę za bardzo pocieszyć Tomasem, bo ja autentycznie... Ja po prostu sobie idę. Ja nawet nie muszę się chować o obecnej chwili za jakimiś rzeczami. A, macie granat, chłopaki. Okej, nie tego się spodziewałem.
Trochę chujowy ten granat. A ten gdzie jest? Tu jest. Dzień dobry, klęk w głowę, klęk w głowę. Twardy łeb. No dobra, trochę nie popieściło. Za chwilę może dojść do tego w ogóle, że... Może za chwilę dojść do tego, że całkowicie dostanę takich pierdol, a nawet nie zwrócę na to najmniejszej uwagi, bo będę się czuł absolutnie zbyt pewnie. Co oczywiście jest jak najbardziej prawdopodobne, bo to w końcu jestem ja. A jak wiemy, nie może mi iść za dobrze, bo się wtedy coś naprawdę wtedy pierdoli po drodze. Wtedy jaką bekę ciśnie. Dobra, spróbujmy tego. O, trochę coś szybko strzelnego. No dobra, to mi się bardziej podoba. No, tak jak mówię, za chwilę mogę się wyjebać. Czy jak sobie przycupę na moment w tym miejscu, tak o, to życie zacznie mi się regenerować. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Jak bardzo będę miał przesrane wychodząc w sumie z tych chmur? Nie wiem. Możliwe, że już nigdy więcej nie będę tutaj mile widziany. Jest taka opcja jak najbardziej. No ale cóż mogę poradzić? No wyszło jak wyszło. Czasami się kończy tak, że trzeba czasami się ponapierdalać. Nie chciałem, żeby tak to wyszło. Chciałem to zrobić na spokojnie, po cichu, bez nerwów. No ale jak widać, nie było mi to absolutnie pisane. Jak widać, mi sukces nigdy nie jest pisany. Po prostu ja muszę coś po drodze jak zawsze wszystko spierdolić i wszystko musi się dookoła też popierdolić. Czy wielce narzekam? Nie. Bo w sumie po prostu sobie przeszedłem i na wyjebce i nic się nie działo. Chociaż wolałabym nie. No i fajnie. Dziękuję. Troszeczkę się przeciążyłem w tym miejscu. Ja tu tylko pracuję, ja nic nie wiem. Na pewno? Myślałem, że zemdleję, bo tak ją miotło. Kurwa, jestem przeciążony, pomocny. Ale w ogóle, chciałbym, zanim tutaj cokolwiek podziałam dalej, to chciałbym sobie odzyskać swoje pukawki, które nie jestem teraz właściwie tak, szczerze powiedziawszy, pewien, które to było. To ma całkiem fajnego kopa, wydaje mi się. Możliwe, że to jest dokładnie ta sama broń, którą wtedy używałem, więc... chętnie sobie z niej skorzystam. Ta ma niezły pistolet. W sensie to jest niezły pistolet, ma niezłe pierdolnięcie. Zamontuję sobie to. Modyfikacji do tego chyba za bardzo nie mam. Chciałbym sobie wyposażyć ponownie moją liketennę... A to nie jest moja liketenna. A może to jest ta moja liketenna? Tak, to jest moja liketana, bo ma ulepszenie, więc to jest ewidentnie to. Tutaj możemy sobie zamontować tłumik, ale czy chcę montować tłumik? Nic specjalnie, bo jak zamontuję tłumik, to tracę całkiem sporo obrażeń, co mi się szczerze powiedziawszy absolutnie nie podoba. Tak więc podziękuję. Modyfikacji, tak jak powiedziałem, żadnych nie mam. Ale mam wrażenie, że to nie jest ten karabin, którego wtedy używałem. To nie jest mój ognisty karabin. Co troszeczkę mi się nie podoba. No, ewidentnie to nie jest ten mój ognisty karabin. A ja bym wolał ten ognisty karabin, tak szczerze powiedziawszy. Czy jest szansa, że to byłoby to na przykład? To chyba jest ten karabin. Tak mi się wydaje. Ma 30, w magazynku ma 30, to jest prawdopodobnie to. No ale dobra, teraz pytanie, czy... Jeszcze będziemy mieli małe problemy tutaj z tego, co słyszę. Chyba, że ktoś tam za nami jeszcze był i się pultał. Dobra, chłopaki, spokojnie, bez nerwów. Kurwa, jestem przeciążony, pomocy. Jezus Maria, ja mam tutaj punktów do rozdania, będą się to naprawdę zająć po odcinku. Dobra, wiecie co, mi chwilę zajmie do... Subtelnie to załatwiłeś. A czy ty możesz? Nie taki był plan. I trochę mi się jebie w głowie z tego, co widzę. Myślisz, że ją znajdziemy u tego Fingersa? Jestem martwym gościem w głowie truposza, nie wyrocznią. Nie mam czasu na łagodną perswazję. Szanuję to. Bo sam byś pewnie spuścił atomówkę. Nie przesadzaj. Znam też inne rozwiązania. Tiger Claws ci raczej nie podziękują. No, też tak mam takie wrażenie i coś czuję, że wyjście stąd nie będzie takie proste. Zresztą ja sobie tak powoli tutaj truptam, ale z moją ilością życia to nie powinno być wielkiego problemu, bo przypominam, że chyba dwa odcinki temu wyniosłem typa, kiedy byłem ostrzeliwany, więc dla mnie to mała różnica. W każdym razie, ja się stąd będę zawijał, ale również będę odcinek kończył, tak więc mam nadzieję, że materiał wam się spodobał.
Jeśli tak, będziemy zostawić łapkę w górę, będziemy ten boj formować. Mimo tego, że sytuacja wyszła nie dokładnie tak, jak chciałem, żeby wyszła, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego, jak to mówią. Jeśli jesteście nowi na kanale i chcecie wam Cyberpunk przypał do gustu, jeśli tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, bo bez nic nie minęło. W komentarzach możecie dać również znać, co sądzicie o całej serii. A my co? Widzieliśmy się w szklance. Także... Okej? Okay. Miałeś plan, próbowałeś, ale nic z tego nie wyszło. Nie wyglądasz na kogoś, kto byłby w stanie odnaleźć Hermana. Okej? Okay. Trochę nam się jebie. Ale co dalej, co się będzie z tym wiązało? Przekonamy się później. Tak więc, tak jak mówiłem, my siedzimy już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!